Wrocławska drużyna start w lidze rozpoczęła od wyjazdowego meczu w Raciborzu. Teren rywala nie okazał się szczęśliwy. Nasz zespół przegrał 3-6. Trochę pechowo, bo walki były bardzo wyrównane i na dobrym poziomie. No, dwie dziewczyny i jeden chłopak zagapili się w ostatnich sekundach, no ale taka jest walka, to jest jedna walka, nie jest to turniej indywidualny, gdzie mamy 5-6 walk, tutaj trzeba się mobilizować maksymalnie do jednej walki. No, nabierają jeszcze, bo to są młodzi zawodnicy i zawodniczki, nabierają doświadczenia, mam nadzieję, że w drugim meczu będzie dużo lepiej. Stolica Dolnego Śląska już żyje pierwszym starciem we Wrocławiu. Pomysłodawca udziału zespołu z naszego miasta w lidze, Józef Tracz, liczy, że kibice nie zawiodą i tłumnie stawią się w hali EWF-u przy Paderewskiego. Będzie duża impreza, będą ciekawe walki, bo dwie wyrównane drużyny. Zapraszam wszystkich kibiców chętnych do oglądania, do kibicowania. Będzie ciekawa oprawa na zawodach. Telewizja TVP Sport na żywo będzie transmitować oraz Sport Zona. Czekamy właśnie na kibicowanie i z góry dziękujemy za przybycie. Wstęp na spotkanie jest wolny, ale warto, będąc w hali, nie szczędzić grosza. Będą sprzedawane cegiełki, które mają wspomóc dyscyplinę w mieście. Mile widziane cegiełki. Te cegiełki są przeznaczone na fundację zapaśniczą, która wspiera sport dzieci i młodzieży. Na koniec jeszcze kilka słów o rywalu. Czego wrocławianie mogą się spodziewać po przeciwniku? Walczymy z WKS Grunwald Poznań i to jest bardzo mocna drużyna z tego względu, że tam walczą takie sławy jak Monika Michalik, Iwona Matkowska, Agnieszka Wieszczek. I no to są zawodniczki z czołówki światowej, Monika Michalik, medalistka Igrzysk Olimpijskich, Agnieszka Wieszczek też, Monika mistrzostw świata, medalistka. Będziemy musieli mocno się jakby skoncentrować, żeby nie stracić swoich mocnych atutów, czyli styl klasyczny i styl wolny. Dla wrocławskich kibiców sporą atrakcją będzie zobaczyć w akcji nie tylko swoich zawodników, ale też medalistkę Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. Monika Michalik, bardzo dobry występ na Igrzyskach w Rio, brązowy medal, jeden medal w zapasach. Bardzo wysoki poziom reprezentuje w tym roku, w tym sezonie. Także będzie walczył Tadeusz Michalik, brat Moniki Michalik, który w tym roku zdobył medal na Igrzyskach Europejskich. U nas mocnym punktem to będą zawodnicy ze stylu klasycznego, Łukasz Banak, Dawid Kareciński i Dawid Klimek. Mecz między Wrocławiem i Poznaniem w środę od godziny 18:00. Areną spotkania będzie Hala Sportu Walki AWF-u przy Paderewskiego. Widanka jest trenerem olimpijki Alicji Tchórz. Od wielu lat działa dla dobra polskiego pływania. Jest współtwórcą wielkich sukcesów Juwenii Wrocław, która w 5 ostatnich sezonach była najlepszym polskim klubem. Fatalny start naszych zawodników w Igrzyskach Olimpijskich, zła sytuacja związku, brak atmosfery w kontaktach trener-zawodnik, trener kadry, trener klubowy sprawiły, że postanowił kandydować. Ostatni rok tych przygotowań, które zakończyły się tą klęską na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, jak gdyby wyraźnie tego dowiódł, że czegoś zabrakło. No, jestem przekonany, że właśnie między innymi jednym z kilku tych, być może tych czynników jest kilka, no, ciężko wyrokować, że to tylko to zaważyło o słabszej formie i słabszym poziomie sportowym naszych zawodników, ale wydaje mi się, że na pewno jest to jeden z czynników, czyli ta komunikacja między trenerem kadrowym a trenerem klubowym, czyli to dotarcie do klubu, do tego miejsca, gdzie ten zawodnik tak naprawdę skąd się wywodzi, skąd ma swoje korzenie, skąd, gdzie się nauczył pływać, gdzie osiągnął bardzo wysoki poziom i być może ta komunikacja z tym trenerem doprowadziłaby do tego i wymiana poglądów i w sumie wspólne ustalenie jakiejś myśli szkoleniowej doprowadziłaby do tego, że te wyniki byłyby lepsze. No i na tym chciałbym się skoncentrować, na tym chciałbym się skupić, na pewno ten system uzdrowić i naprawić. To jednak wierzchołek góry lodowej. Pracy przy polskim pływaniu jest dużo więcej, a zacząć trzeba od samego dołu szczebla szkoleniowego. Tych basenów cały czas przybywa, coraz więcej powstaje nowych klubów i teraz no, naszym zadaniem będzie na pewno skoncentrować się na identyfikacji talentów. Trzeba po prostu doprowadzić do tego, żeby nie było takiej sytuacji, że nasze nadzieje medalowe na Igrzyskach to jest tak naprawdę dwóch zawodników, powiedzmy dwóch, może trzech, czyli myślę tutaj o Czerniaku, Kawęckim i Świtkowskim, tylko żebyśmy tych rzeszy tych zawodników mieli naprawdę większą i żebyśmy mogli liczyć na jakieś miłe niespodzianki, tak? Bo na razie to niespodzianka, jak nas spotkała, to tylko in minus, że po prostu nic się nie udało. Natomiast czemu nie ma takiego zawodnika, który
gdzieś na tych igrzyskach właśnie, by zapalił, gdzieś by popłynął rekord życiowy, popłynął swój rekord Polski, co mogłoby mu dać na przykład finał olimpijski. I żeby mieć takich zawodników, to na pewno musimy monitorować Iszuk troszkę wcześniej. Czyli właśnie według mnie należy powołać do życia naprawdę kadrę narodową już juniorów młodszych, czyli tą kadrę, powiedzmy, dziewczynek 13-14-letnich, chłopców 15-16 i przynajmniej 2-3 zgrupowania w skali roku dla nich takie centralne zorganizować. Również z trenerami być może klubowymi, na które byśmy zaprosili, pokazali, jakie są trendy dzisiaj pracy, żeby ci trenerzy mogli również nauczyć się szkolić. Zmiany w ocenie Widanki powinny nastąpić też w samym zarządzie związku. Nie będzie to jednak rewolucja, a ewolucja. Trzeba po prostu dobrać grupę ludzi, którzy będą chętni, zaangażowani i którzy będą naprawdę w tym pływaniu chcieli coś zmienić, bo no nie mogą być ludzie, którzy wejdą do zarządu Polskiego Związku Pływackiego po to, żeby gdzieś tam przy nazwisku czy gdzieś na jakichś zawodach szczebla, powiedzmy, wojewódzkiego mówiło się o nich, że są członkami zarządu. Nie, to powinni być ludzie, którzy będą chcieli podziałać, którzy będą chcieli zmian, którzy będą naprawdę poszukiwali tych kierunków nowych, którzy będą łącznikami ze środowiskiem właśnie centrali związku, ze środowiskiem swoim klubowym, gdzieś tam wojewódzkim i którzy będą po prostu również tą swoją myśl i swoje informacje, które będą docierały do nich na tych szczeblach wojewódzkich, przenosić do centrali, do związku. Widanka ma już przygotowany plan na pierwsze tygodnie pracy. Szybko będzie chciał spotkać się z najważniejszymi ludźmi polskiego pływania. Najpierw jednak musi zostać wybrany. Spotkanie z zawodnikami, czyli tymi aktualnymi kadrowiczami, na pewno określenie jakichś właśnie kierunków działań, na pewno wybór nowego trenera tej kadry, który no wydaje mi się, no będzie musiał nastąpić, bo nie oszukujmy się, ten trener no jak gdyby nie sprostał oczekiwaniom i nie poradził sobie z tymi zadaniami i zakończyło się tak, jak to się zakończyło, więc wydaje mi się, że to powinien być ktoś, komu ci zawodnicy w pełni zaufają, ktoś, kto będzie się z nimi naprawdę dobrze porozumiewał i wydaje mi się, że w polskim pływaniu mamy takich ludzi, naprawdę mamy takich szkoleniowców, mamy takich trenerów. No jeśli chodzi o to spotkanie z zawodnikami, wiadomo, no ustalenie przyszłych wspólnych celów, ustalenie kierunków tego działania. Wiemy, że zawodnicy lubią startować, no chcą się ścigać i na przykład dzisiaj wiemy, że i Radek Kawęcki, i Konrad Czerniak są głodni już sukcesów, a zarząd no niestety podjął taką decyzję, że minima, jakie wyznaczyliśmy na Mistrzostwa Świata, które będą za chwileczkę w Kanadzie, w grudniu tego roku, na krótkim basenie. Ja wiem, że to może nie jest nasza docelowa impreza, ale tutaj już, no już można by było gdzieś tam na jakąś drobną rehabilitację zrobić. Natomiast no niestety te minima są naprawdę bardzo wysokie. Wszyscy muszą się ścigać. Nikt nie został do tych zawodów gdzieś tam zakwalifikowany za dotychczasowe sukcesy i wiem, że no to też również wprowadza duże rozżalenie wśród zawodników, że będzie bardzo ciężko się zaprezentować na jakiejś imprezie światowej. Najbliższa przed nami dopiero będą to Mistrzostwa Świata w lipcu w 2017 roku w Budapeszcie, no ale wiadomo, że w międzyczasie gdzieś ktoś, kto był mistrzem świata na krótkim basenie, chętnie by się pościgał o taki tytuł. Wybory odbędą się w najbliższy weekend. Kontrkandydatami Widanki są na pewno Paweł Słomiński i Jerzy Kowalski. Impreza była ostatnim wielkim wydarzeniem w świecie sportów siłowych w 2016 roku. W każdej edycji srebrnej sztangi z ostatnich lat do Wrocławia zjeżdżało wielu wybitnych sztangistów z różnych krańców świata. Są to zazwyczaj ekipy bardzo doświadczone i prezentujące bardzo wysoki poziom. Goście z zagranicy potwierdzili, że do stolicy Dolnego Śląska nie przyjeżdżają tylko na wycieczkę. Tym razem oprócz naszych wybitnych reprezentantów gościliśmy Włochów, Węgrów, Słowaków i Rosjan. W kategorii męskiej od 49 do 72 kg liczyła się jak najniższa waga i jak najwyższe dźwiganie. Triumfował Rosjanin Władimir Krivulia, ważący 53 kg zawodnik, wycisnął, uwaga, sztangę ważącą 191 kg. Drugie miejsce w tej stawce zajął Grzegorz Lancer, a wrocławianie Bartosz Kuriata i Sławomir Szymański zostali sklasyfikowani na 5. i 6. miejscu. W grupie od 80 do 107 kg plus Polacy Piotr Szymeczek i Wawrzyniec Latus zajęli 4. i 5. lokatę. Triumfował Rosjanin Magomed Wchmalow. Wśród pań triumf kolejnego przedstawiciela zbornej. Pierwsze miejsce zajęła Wiera Mura. Justyna Kozdryk była druga, na 5. miejscu została sklasyfikowana Paulina Puziak-Przybecka, a na 6. Małgorzata Hałas-Koralewska. W srebrnej sztandze wystartowało 100 zawodników. Był to też wstęp do oceny poziomu do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Meksyku oraz dwóch Pucharów Świata, które odbędą się w 2017 roku na Węgrzech i w Dubaju. Przyszłoroczne zawody będą pierwszą kwalifikacją do paraolimpiady w Tokio. Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Start Wrocław po raz 14 z rzędu zdobył tytuł drużynowych Mistrzostw Polski. Srebrna sztanga odbyła się przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Wrocław i Ministerstwa Sportu i Turystyki.
To nie są małe środki. Jeżeli Matkowski ma polecieć do USA, to musi liczyć na wsparcie osób trzecich. Jego koledzy z drużyny, szefowie klubu i całe środowisko zaczęli już jednak mocno działać i starają się znaleźć fundusz na wyjazd. Matkowski jest czołowym zawodnikiem Panthers, z którymi w tym roku zdobył Mistrzostwo Polski oraz wygrał Ligę Mistrzów. W finałowym starciu z Milano Seaman był najlepszy na boisku. Doskonała gra wrocławianina została doceniona przez europejskie władze futbolu amerykańskiego, które zaprosiły Polaka do reprezentacji Starego Kontynentu na mecz ze Stanami Zjednoczonymi, który zostanie rozegrany 16 grudnia w południowej Karolinie. Matkowski musi jednak sam opłacić sobie podróż i pobyt za oceanem, na co potrzebuje aż 22 tysiące złotych. Ponieważ nie stać go na taki wydatek, zwrócił się o pomoc do kibiców. Zbiórka pieniędzy na wyjazd Polaka do USA odbywa się na platformie crowdfundingowej. Wspieram to. Aby pomóc, trzeba wejść na stronę internetową wspieram.to/Patryk w USA, kliknąć wspieram to teraz i zasilić projekt wpłatą minimum 10 zł. Panther zapewnili, że dla osób, które dokonają wpłaty, czekać będą nagrody, bilety na mecze, karnety, klubowe koszulki oraz zdjęcia z podziękowaniami. Zbiórka trwać będzie do 27 listopada. Organizatorzy akcji i sam Matkowski zapewniają, że jeżeli nie uda się do tego czasu zebrać całej kwoty, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.